oddali. Wtedy się usłyszał alarm. Ktoś ogień podłożył. I do starego stara się toczył. Jeszcze po drodze zebrał załogę i ruszył starym w niepewną drogę. Tymczasem ogień stodołę ogarnął i całą wioskę tym już zagarnął. A nasi chłopcy w swym starym staży nie mogą dojechać, bo silnik się jarze. Tuż za zakrętem star się rozkraszył i żaden strażak ognia nie zobaczył. Lecz strażak zna swe powinności i musi przystąpić do swych czynności. Pomimo tego, że zderzak urwali, stara na miejsce sami dopchali. Zobaczyli już pogorzelisko, wierzyli święcie, że uratują wszystko. Lecz gdy się wzięli do gaszenia, doszło też do pomarzenia. Gdyż strażak w popłoku zamiast kalosze zabrał od żony stare bambosze. Wtem pompa ruszyła, a wody nie mieli i tylko na pożar spod łba spojrzeli. Gdy ogień spalił już prawie wszystko, samo zagasło pogorzelisko. Strażacy szybko sprzęt posprzątali, do bazy wnet swojej się udali. Ledwie zjechali na basa, wszyscy stali i zdrowi do wyjazdu znów są zwarci i gotowi. Pan komendant swym gestem pozdrowienia i już jadą, czym prędzej na sygnale się. Nasza straż ogniowa zawsze zwarta i gotowa. Ma czerwone Ferrari, co gaśni w pożary. Nasi gaśni i węża za się mocno na pręża. Nasza wielka straż ogniowa zawsze zwarta i gotowa. Ma czerwone Ferrari, pożary na śmigawkę i węża to się mocno nabierze. Gdy umęczeni usiedli na pupie, to przypomnieli sobie o zupie.
Ogień ugasił się po północy. No po co kłaście w środku nocy? Nie lepiej teraz zjeść po kotlecie? Po brzuchu każdego strażaka coś gniecie. Kasia, dodaj trochę. Myślą, że teraz po takim wysiłku dowódca da im po małym zasiłku. Za taką odwagę, za takie pożary należą się chłopcom wielkie pochwały. Wielkie brawa. Oj, strażacy, ale wy jesteście świetni. Stara mama.